Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Cały czas znajdujemy się w Niflheimie, tak jak pod koniec ostatniego odcinka. I teraz odblokujemy sobie tę mistyczną bramę tutaj na polach mgieł. Czyli jest to ta wschodnia część Niflheimu, gdzie możemy powalczyć sobie m.in. z Berserkiem. Tylko właśnie, skoro szykuje nam się walka z Berserkiem, no to zmieńmy relikt. I prawdę mówiąc, może ten projekt Huldrowych Braci byłoby ciekawie odpalić Bifrost na Berserku. Oprócz tego jest tutaj jeszcze coś. A no tak, przecież mieliśmy chyba kwiata, prawda? Ja widziałem tego kwiata jako Atreus, tylko że wtedy nie mogłem go zerwać. I to chyba... O, tutaj. Freyo, spójrz. To jest dokładnie to miejsce. Nie wiedziałem, że coś tu rośnie. Czyli widzicie, Niflheim jedynym światem, w którym znajdujemy dwa kwiaty. A to oznacza, że zostało nam tylko poszukać mroczniaka w Midgardzie. No dobra, to teraz idźmy walczyć. No bo tutaj tylko ten nagrobek berserków i pewnie Niflheim będzie ukończony w 100%. Zdaje się, że to było tutaj. Wow, wow. Serio? Musisz się bronić! Jeszcze mamy towarzystwo, panie i panowie. Dobrze by było nie stracić zdrowia na zwykłych przeciwnikach. Zapraszam. A weźmy może ten atak. I to tyle. Żeby się teraz, kurczę, nie pogubić. No tak, bo tędy to nie przejdziemy. Tutaj chyba trzeba było się przeciskać. No dokładnie. A nie, normalnie przechodziliśmy. Ale w każdym razie idziemy w dobrą stronę. To pewne. To tutaj jakoś? Jeszcze? Kolejny wróg z lewej! Dajcie spokój z tymi zwykłymi przeciwnikami. Szkoda na was czasu, praktycznie. No jestem na dobrej drodze? Jestem. Tuż przed nami. No. To walczmy w takim razie. Skiotendi nieomylna! Proszę, bracie! Dostałeś pichlostem! Ale jak to? Wow, co to ma być? Ale oberwałeś! Wszystko gra? Nie, no to są jakieś żarty chyba teraz. To jak ja mam niby tego unikać? Jezu, ja cały czas obrywam. Czekajcie, dajcie spartański szał z atakiem od razu. O co tu chodzi? Jak ja mam tego uniknąć, bo ten efekt jest na mnie nałożony bez przerwy. Nie uciekaj mi, kurde. To my też. Jasny gwint. Jakaś masakra, naprawdę. Nie! Nie! Kurde. Dobra. Wykorzystać te ataki runiczne. Patrzcie, znowu to samo. Masakra. Giń. No. Jakim cudem się udało? Ja cię kręcę. To był ostatni, prawda? Został tylko król. Zaraz pogadamy na ten temat.
Skiotendi nieomylna. Jej przydomek wydał mi się odpowiedni, ponieważ trafiała celnie, ale Mimir mówi, że zyskała go w czasach, kiedy była skrytobójczynią. Pozbawiała zręcznie życia swoje ofiary, upewniwszy się najpierw, że ich sojusznicy zostali wcześniej co do jednego wybici. Dobra. Ano, jeśli sądziłeś, że berserkowie są twardzi, myślałem o tym, co mówiłeś, bracie. Może już pora odpuścić. Wciągając duszę trupa w jakiś stary miecz, nie zmienimy przecież przeszłości. Cieszę się, że tak myślisz, ale i tak zamierzam z nim walczyć. Co? Po tej całej pogadance o zemście i pogardzie? Nie możemy pozwolić, żeby zły duch grasował po Midgardzie, ale chciałem być pewny, że pogodziłeś się z przeszłością. Dziękuję za troskę, bracie. A to ciekawe, Kratosie. Też jestem trochę zdziwiony, że tyle czasu gadał o tym. A jednak walczymy, co? Ale to było wiadome, że trzeba będzie się zabrać za króla prędzej czy później. Mamy rękawice berserka. Jeszcze chyba brakuje mi tylko elementu tego pancerza na biodra. Więc pewnie od króla zdobędziemy. Moc Skofnunga pewnie utrzymuje te mury. To bierzemy rękojeść w takim razie. No i tutaj to wszystko. Dokładnie. Niflheim światem ukończonym w 100%. No, mógłbym się jeszcze ewentualnie tutaj upewnić po tej stronie. Bo wróciłbym się... A nie, czekajcie, to jakoś inna droga. A, to było tędy, prawda? Czyli tam, gdzie Atreus zmierzał razem z Thorem, nie możemy wracać. No i z jednej strony to chyba zrozumiałe. Dobra, to w takim razie nie będziemy kombinować, prawda? Słyszycie to? Ktoś płacze. Sinmara. A, ukochana Surtra. Mówimy jej, co się stało? Ona wie. Poza tym, no Surtr prosił nas, żebyśmy nic nie mówili. Ale kurczę, trochę ten płacz był przerażający. I nawet jeszcze w tyle coś tam słychać. Ale to można ją spotkać, czy nie? Ta, no jedynie od czasu do czasu słyszę jakieś popłakiwania. Dajcie mi chwilę, żeby tu się rozejrzeć i zobaczę, czy mogę z nią porozmawiać. No i niestety wygląda na to, że nie ma żadnej możliwości, aby z Sinmarą porozmawiać, czyli Kratos chce uhonorować tę decyzję, czy obietnicę złożoną Surtrowi, żeby niczego nie mówić Sinmarze. Zresztą, nawet gdybyśmy chcieli, to takiej opcji po prostu tutaj nie ma. Więc opuszczamy Niflheim. Jako, że jest to świat już w pełni ukończony. I nie wiem, teraz może byśmy się przenieśli do Midgardu. No, powolutku, trzeba by się zabierać. A patrzcie. Tutaj też mamy bramę do odkrycia. Bo myślałem o tym, czy się już nie zabierać przypadkiem za te szczątki Asgardu. Ale w takim razie, skoro możemy wrócić do Chaurliego, u którego byliśmy wcześniej tylko jako Atreus, to czemu by nie? Przenieśmy się tam czym prędzej. Tym razem jako Kratos i Freja. No ciekawe, Frejo, co powiesz, bo opuściłaś Charliego. To nie było zbyt miłe. Proszę. Wracamy do Charliego? Tak. Raczej nie ucieszy się na mój widok. Nie. Krótko i na temat, co? No mamy Chaurliego. Ciekawe. Chaurli. Wchodzimy do środka, tak po prostu. Przepraszam, byłam... Nie mam dla siebie żadnego usprawiedliwienia. Postaram się na to zasłużyć.
Czyli jednak warto było jeszcze przystanąć na dłużej. Wejdziemy teraz do środka w takim razie. Tak czy siak chyba nie mamy tutaj zbyt dużych możliwości, jeśli chodzi o eksplorowanie tej okolicy. Ktoś jest w środku? Tak. Już robi się cieplej, prawda? Birgir? Witajcie. Co ty tu robisz? Ogrzewam nas. Obu. To twój dom, jeżeli mam stąd odejść. Nie. Dobrze, że kogoś ma. Zostaniesz? Wciąż jest dużo do zrobienia. Będziemy czekać. A kiedy nadejdzie pora, dorzucę do ognia. Dzięki, Birgirze. A to jest bardzo fajna rzecz, że Birgir tutaj postanowił się zaopiekować Chaorlim. No już ostatnio Atreus o tym wspominał, że chyba miałby towarzystwo dla Birgira i już wtedy tak sobie pomyślałem o tym, że to może chodzić właśnie o Chaorliego. No dobra, to przynajmniej stworzenie jest w dobrych rękach, jakby nie patrzeć. Skoro nie możemy tutaj zrobić niczego więcej, no to rozejrzyjmy się jeszcze po okolicy. No ale patrzcie, tutaj wszystko poblokowane. Chociaż nie, tędy możemy iść akurat. Ciekawe. Może w takim razie znajdziemy tutaj coś jeszcze. A nie, tylko i wyłącznie ślepy zaułek. Pamiętamy w poprzedniej części, jak tutaj było pięknie. Kolorowo. Ale oczywiście wtedy była zdecydowanie inna pora, inny klimat. To chyba niczego innego tu nie ma. O, chyba że... Spójrz tu, Freyo. Chyba że mamy kwiatka. Ostatniego. Mroczniak. Rewelacja, czyli mamy wszystko. No tak, miał być kwiat w Midgardzie, to oczywiste, że w miejscu, gdzie jeszcze nas do tej pory nie było. Jak fajnie, że mamy kolejne osiągnięcie nadrobione. Spójrzmy jeszcze tutaj na chwilkę. No tak, rozkwit 9 światów, 1 na 1. Czyli to załatwione. Dobra, opuszczamy w takim razie ten świat. Żegnaj, Chaorli. Wkrótce. Teraz przenosimy się dla odmiany do Vanaheimu, a konkretnie do obozu Freyra. Vanaheim czeka. Zdaje się, że pani Sif przekonała starego Knura do przyjęcia uchodźców z Asgardu. To był jego pomysł. O! Chciał w ten sposób pojednać Vanów i Asów. Genialny pomysł. Drań próbuje udowodnić, że jest lepszym dyplomatą ode mnie. Przynajmniej nie namawia jej do wyjścia za mąż. Zwyczajem innych dyplomatów. Cios poniżej pasa, ale należało mi się. Polecam się. Freya, mistrzynią ciętych ripost. Ale dobrze przygadała Mimirowi w tej kwestii, trzeba przyznać. Dobra. To będzie raczej szybki powrót, prawda? A patrzcie, tutaj też te szczątki Asgardu. Wiesz, jak byliśmy w Jotunheimie, pomyślałem, że spytam Angrbodę, jakie ma zamiary wobec Atreusa. Ale wystarczyło, że na nią spojrzałem i wszystkie moje wątpliwości wysły. Prędzej czy później każdy rodzic musi się z tym zmierzyć. Zawierzyłem jej życie. Zawierzę i syna. Ciężko się sprzeczać. A to ciekawe. Aż zaskakujące jest trochę to podejście Kratosa, ale widać, że w pełni ufa wyborom Atreusa, a więc i ufa automatycznie Angrbodzie. A tu proszę. Dobrze, to teraz bezpieczeństwo. Siły Vanów i Einherjerów muszą cały czas pozostawać w równowadze. Obecność Einherjerów może być trudna dla mojego ludu. Ale przyniesie ulgę mojemu. Może odłóżmy to na później. A więc Sif i Hildi Sfini. Kratosie, Freyo, witajcie. Mimirze. Pani Sif, Freyo, to niesamowite spotkać cię tu osobiście. Jako pierwsza z asów przybyłaś w pokoju. Ależ wasza wysokość. Prawdziwie niesamowita jest zdolność Vanów do przebaczenia. Asgard to coś więcej niż Odyn i Einherjerzy. Kto pomaga w odbudowie, może z nami zostać.
Asowie i Vanowie razem. Kto by się tego spodziewał? Brak innych możliwości po stronie Asów zapewne przyspieszył sprawy. Oj, Mimirze, jak ja się cieszę, że nie musiałam słuchać twojego nieustannego ględzenia przez 100 minionych zim. Przepraszam bardzo, o pani. 100 zim słuchania biadolenia Mimira? Wolałbym pójść na wygnanie. Oj, tak. Co to były za czasy? Naprawdę? Mów dalej. No dobrze. Wszystko chyba jest tu w porządku. Dyplomacja i tak dalej. Zostawmy tych dwoje w spokoju, dobrze? Jakiś ty taktowny, Mimirze. Wracając, gdzie możemy zbudować gospodarstwa i spichlerze? Tutaj się tym nie zajmujemy. Ten świat zapewnia nam wszystko. A co jeśli zima jest długa? Jeśli zapasy się psują? Głodujemy i wyciągamy wnioski. Może gdybyście nie podpalili Freyra za próbę nauczenia... Nie ja go podpaliłam. Ale byłam tego świadkiem. Złe decyzje Odyna odbijają nam się czkawką nawet po jego śmierci. Współpracujmy, a jego dziedzictwo wkrótce pójdzie w niepamięć. No to dopiero ciekawy sojusz, ale... Kogo ja tu widzę? Mamy Tyra. Ocaliłaś ich, Freyo. Nic nie zrobiłam. Nie. Ja nic nie zrobiłem. Ryłem po ścianie celi, gdy nade mną kończył się świat. Ty wróciłaś do swoich. Zniosłaś ich nienawiść. Pomogłaś im dojrzeć. Freyr i jego żołnierze... Przeżyli. Wytrwali. Ale sprawy musiały przybrać inny obrót, gdy bogini Freya powróciła. Twoja miłość do domu. Widzę ją. Czuję ją na wietrze. Inni również. Ona daje ci siłę. Tobie i twoim poddanym. Dlatego zwyciężyłaś. Ja... Dziękuję. Przy okazji widzę, że Tyr postanowił się wyciszyć w tym otoczeniu. No to nie wiem, nikogo innego chyba tutaj nie spotkamy. Jest oczywiście Lunda, ale ją zawsze można spotkać przy tego typu stołach warsztatowych. Hej, obok tego mojego sklepiku na pustyni w Alfheimie jest coś, co powinniście zobaczyć. Okej. Okay. No to sprawdzimy to, myślę, że w kolejnym odcinku. Odblokujmy sobie jeszcze jedną bramę, tutaj w opuszczonej wiosce najwyraźniej. Czyli widzicie, to jest taki sposób, aby tam powrócić, bo w pewnym momencie ta wioska się nam zablokowała po tym, jak opuściliśmy to miejsce fabularnie i dopiero po zakończeniu fabuły można tam wracać, chociaż z tego co pamiętam, akurat tę miejscówkę dokładnie zwiedziliśmy i chyba nie mamy tutaj niczego do roboty. Proszę bardzo, opuszczona wioska ukończona w 100%. W Vanaheimie nie znalazłem już niczego godnego uwagi, ale stwierdziłem, że przeniesiemy się do Midgardu na chwilę. Tu mnie interesuje, czy w domu Kratosa znajduje się teraz coś nowego po fabule. W Vanaheimie pozwiedzałem jeszcze trochę, oczywiście są tam jeszcze te szczątki Asgardu, ale tym się będziemy w następnym odcinku zajmować. Nawet wróciłem też do krateru, a także do świątyni Freyi. Zastanawiałem się, czy Freya będzie miała jakieś przemyślenia na temat tych lokacji już po ukończeniu fabuły, ale ostatecznie okazało się, że nie. No a jak tutaj mamy? Coś tu jest rzeczywiście. Co to jest? Pamiątki z podróży Atreusa. Co z nimi zrobisz? Dodam do naszych. Jego opowieść to nasza opowieść. Masz rację, bracie. A to dobrze powiedziane. Może i drobnostka, ale myślę, że warto było tutaj wrócić. Na to miejsce teraz patrzy się z sentymentem. Popatrzcie, tutaj nie można teraz przejść, co ciekawe. Jeszcze przejdziemy może do wilków Speki i Svana. Chociaż nie, może ich tutaj już nie ma. Bo przecież, no właśnie. Przecież te wilki powinny być w otwartej części Midgardu. No i tutaj faktycznie czekają na mnie. Dalej! No dalej!
jakim cudem siedzisz tak głęboko? Skjoldr? Czy ja znowu słyszę głosy? Ktoś tam jest. Proszę, proszę. Przenoszę się między różnymi bramami w Midgardzie. I nagle tutaj, gdzie mamy opuszczony posterunek, usłyszałem Skjoldra, tylko czy w końcu jest na górze, czy tutaj gdzieś dalej? Wydaje mi się, że słyszę go, czy słyszałem go dalej i faktycznie mamy go z tej strony. A to ciekawe. Pogadajmy z nim. Znasz się z Atreusem. A, o, witam. Jej, ty jesteś ojcem Lokiego, nie? Widziałem was podczas tego całego Ragnaroku. Jestem Skjoldr. To ten chłopak, który pomagał wysiedlonym Midgardczykom. Co tu robisz? A, no bo Loki opowiedział mi, jak to Odin zaprosił go do Asgardu i dał mu monetę asów, którą potem wyrzuciłeś. No i pomyślałem sobie, że przyjdę tu i jej poszukam. No i znalazłem, wyobraźcie sobie. Tylko tak jakby utknęła, bo najwyraźniej jesteś szalenie silny. Wybaczcie, przyszliście po nią? Nie, jest twoja. Na pewno? Musi być całkiem cenna. To znaczy, nie dlatego chcę ją wydostać, ale gdyby udało mi się sprzedać autentyczny asgardzki artefakt, którego dotknął przynajmniej trzech bogów, to zgarnąłbym, no, całkiem sporo. Wystarczyłoby na zakup łodzi, wyruszenie za marzeniami. Zatrzymaj ją. Powodzenia. Dzięki. I nawzajem. A gdybyście widzieli Trud, nieważne. Pytałeś o córkę Thora. Trud? Widzieliście Trud? Co u niej? Jest cała. Odzyskała młot ojca. Wow! To niesamowite. I nie martwcie się, poradzi sobie z nim. To niesamowita osoba. Chyba moja ulubiona. To znaczy, nie w tym sensie, ona nie ma czasu na chłopców. Ale, no nic, po prostu jest świetna. Czy tu robi się cieplej? Mam wrażenie, że tak. Odwilż idzie, co? Trochę nam się chłopak zestresował. Czyli jeszcze raz, żeby pokazać, tutaj można go spotkać przy tym opuszczonym posterunku. A on dalej? O, cześć! Ja wcale nie męczę się z tą monetą od naszej ostatniej rozmowy, jeśli tak to z waszej perspektywy wygląda. Tak to wygląda. Widzisz? Tak przeczuwałem, ale to nie tak. No dalej. Ciekawe, wróciłem tutaj i gadamy dalej. Cóż, mam nadzieję, że chłopak się tak nie trudzi na darmo. Też mam taką nadzieję, ale chyba będzie próbował. Twórcy w takim razie mnie zachęcili do tego, żeby jeszcze tutaj próbować wracać za jakiś czas, przenieść się gdzieś indziej mistyczną bramą, później tutaj powrócić. To jak obstawiacie, będzie trzecia rozmowa, biorąc pod uwagę, że on nadal tutaj stoi? I nic? Zanim zaczniecie, mam bardzo dobry powód, żeby ciągle tu stać. Czyli? Przychodzę tu popłakać? Tylko nie mówcie Trud. Po co mielibyśmy? Nieważne. I to tyle? Może zostanie kiedyś wielkim królem? A my będziemy go pamiętać, gdy był jeszcze kretynem. Może. Wracaj do pracy w takim razie, Skjoldrze. Ja sobie oczywiście nie odmówię i wrócę tutaj po raz czwarty za chwilę. I patrzcie, ciągle go tutaj mamy. Czołem wam! Pewnie to zaczyna wyglądać głupio, ale tym razem mi się uda. Musi. Przypominasz mi kogoś z moich stron. On też nie mógł rozstać się z pewnym głazem. Obyś skończył lepiej niż on. Niepokojące porównanie, ale dziękuję. Oby tak było. Czyli kolejne nawiązanie do poprzednich części. Spróbuję oczywiście wrócić tutaj po raz piąty i zobaczyć, czy dalej będziemy mogli ze Skjoldrem gadać. Okej. Nadal tutaj stoi, ale jak widzicie, żadna dodatkowa opcja dialogowa się nie pojawia już przy tej piątej wizycie. Z ciekawości postanowiłem też wrócić do Helheimu, no bo przecież wcześniej byliśmy tutaj tylko z Atreusem. Liczyłem na to, że Freya od razu będzie miała coś do powiedzenia, ale chyba jednak nie. Niemniej jednak, co by się stało, gdybyśmy poszli porozmawiać z Kreswelk w towarzystwie Freyi? O ile oczywiście w ogóle jest taka rozmowa możliwa. No ale jak już sprawdzamy różne rzeczy, no to sprawdźmy również i tę kwestię. Bo każdy
Patrzcie, tutaj też mamy Tyra, co ciekawe. No nieźle. Czy to Tyr? Co on robi? Rozmawia. Jakoś cicho. Można rozmawiać na wiele sposobów. I to tyle? Tyrze, nie odezwiesz się do mnie? Hresberg zresztą tak samo. No dobra, trochę w innym celu tutaj przyszedłem. Ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć też jakąś nowość. Pobiegam jeszcze trochę po tym Helheimie, aby się upewnić, czy jeszcze tutaj czegoś nie ma. Jeśli nie, no to spotkamy się już w innym miejscu. No i już na koniec, takich drobnych rzeczy do nadrobienia. Ostatnio ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że nie pokazałem aktualizacji wpisu na temat smoka, ale nie ma tutaj niczego odkrywczego. Kiedy smok szykuje się do lodowego lub ognistego ataku, wyceluj w jego szyję atakiem dystansowym, aby mu przerwać i powalić go na ziemię. No, oczywiście doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Jeśli chodzi o smoka lądowego, to już sprawdzaliśmy w pełni ten wpis. I tak przeglądając jeszcze ten kodeks, zauważyłem, że po tym jak zabrałem dziennik Atreusa, tam w domu Kratosa i Atreusa, no to pojawił się nowy dział w wiedzy o świecie. I tutaj mamy wszystkie wpisy Atreusa właśnie. Te, które czytaliśmy, gdy przechodziliśmy wątek fabularny właśnie jako Atreus, czy też Loki, jak kto woli. Więc tak, pokażę wam tutaj te wpisy raz jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany, a z jakiegoś powodu pominął to, co już pokazywałem na bieżąco w trakcie gry. No nie ma tutaj tych wpisów Atreusa aż tak wielu, więc mogłem to jeszcze raz tutaj wam zaprezentować. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że w następnym materiale skupimy się na tych ostatnich szczątkach Asgardu. No i jeśli do tego jeszcze jakieś drobne smaczki uda się wyłapać po finale fabuły, no to też oczywiście z chęcią bym je wam zaprezentował. No a tak sobie już wstępnie planuję, aby 92 odcinek był ostatnim, no bo przecież jeszcze musimy pokonać na przykład króla berserków, czy też królową Walkirii, nie wspominając oczywiście o rzeczy najważniejszej, którą miałem sobie zostawić na koniec. Chodzi oczywiście o pogrzeb Broka. Będzie się zatem jeszcze sporo działo w najbliższych dwóch odcinkach. Oczekujcie, a póki co to by było na tyle. Cześć!